10 najmniej znanych człowiekowi miejsc. Świat nie został jeszcze odkryty do dziś. Są miejsca praktycznie niezbadane. Dziś opowiem Wam o takich miejscach. Materiał opracowany na podstawie turystyka.wp.pl Grenlandia, autonomiczne terytorium zależne Danii, położone na wyspie o tej samej nazwie. Która położona jest geograficznie w Ameryce Północnej, a historycznie i politycznie w Europie. Największa wyspa na świecie, nie będąca kontynentem. Stolicą Grenlandii jest NUK. Ponad 80% Grenlandii pokrywa lądolód. To najsłabiej zaludnione terytorium na świecie, a dokładnie zbadane są tylko te obszary, na których osiedlili się ludzie. Najmniej poznana jest północ Grenlandii, gdzie temperatura przekracza minus 70 stopni Celsjusza. I prowadzenie badań jest w związku z tym najbardziej utrudnione. Góry Jarygis. Jarygis pokrywają lasy tropikalne północnej Kolumbii. Do niedawna żaden naukowiec nie zapuszczał się w te rejony. Dopiero w 2000 roku podjęto pierwszą ekspedycję naukową. Wyprawa zakończyła się sukcesem. W 2004 roku odkryto tam nowy podgatunek ptaka z rodziny Trzandlowatych. Nadal pozostaje tam wiele nieodkrytych roślin i zwierząt. Nowa Gwinea, wyspa we zachodniej części Oceanu Spokojnego w Melanezji, pod względem wielkości druga wyspa świata. Na południu znajduje się zabagniona Nizina, porośnięta bujnym lasem tropikalnym z licznymi endemicznymi gatunkami roślin. Wyspę zamieszkuje tylko 9 milionów mieszkańców, z czego większość stanowią Papuasi. Nie ma roku, by nie odkryto tu kolejnego plemienia lub gatunku roślin czy zwierząt. Najmniej poznanym, a jednocześnie najbardziej zagrożonym rejonem jest środkowa część wyspy. Niszczycielska działalność człowieka, związana z przemysłem wydobywczym, może uniemożliwić lepsze poznanie tego bajecznego zakątka świata. Antarktyda. Kontynent położony najdalej na południe ziemi. Znajduje się na nim geograficzny biegun południowy. Kontynent jest położony w rejonie Antarktyki na półkuli południowej, niemal w całości na południe od koła podbiegunowego i jest otoczony przez Ocean Południowy. Jedyny kontynent, który jest stuprocentową anekumeną. Antarktyda jest zarządzana wspólnie przez państwa, które mają prawo głosu w ramach systemu traktatu antarktycznego. Traktat ten został podpisany w 1959 roku przez 12 państw. Do tej pory podpisało go 53 państwa, w tym Polska. Zakazuje on działań wojskowych i wydobycia surowców mineralnych, prowadzenia prób jądrowych i składania odpadów jądrowych. Wspiera badania naukowe oraz chroni faunę i florę kontynentu. Badania naukowe są prowadzone przez ponad 4000 naukowców z wielu krajów. Antarktydę pokrywa lód głębokości ponad 3 km i nikt właściwie nie wie, co się kryje pod nim. Naukowcy przypuszczają, że mogą istnieć tam rzeki. Które przecinają kamienistą ziemię. Ostatnio odkryto podlodowe jeziora, ale na razie nie wiadomo, czy istnieje w nich życie. Jak dotąd nie zbadano również dna tutejszego oceanu. Gankar Puensum. Góra o wysokości 7570 metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt. Butanu. 47 szczyt ziemi i jednocześnie najwyższy niezdobyty szczyt świata. Od 1983 roku miały miejsce cztery ekspedycje: w 1985 i w 1986. Wszystkie zakończone niepowodzeniem. Gankar Puensum znaczy Biały Szczyt Trzech Duchowych Braci. Jego wysokość została zmierzona po raz pierwszy w 1922 roku. Mapy tego regionu są jednak niedokładne do tego stopnia, że pokazują położenie szczytu w różnych miejscach. Prawdopodobnie Gankar Puensum przez jakiś czas zachowa swój status góry niezdobytej. W 1994 roku władze Butanu zakazały wspinaczki na szczyty wyższe niż 6000 metrów ze względu na poszanowanie dla lokalnych wierzeń. Od 2003 wspinaczka w Butanie jest zabroniona całkowicie. Sahara. Strefa pustynna położona w. W północnej Afryce. Jest ona największą gorącą pustynią na Ziemi. Mimo, że znamy już wszystkie pustynie na naszej planecie, to nie przeprowadzono jeszcze długofalowych badań związanych z ekosystemami i zdolnością przeżycia organizmów w tych niegościnnych rejonach. Mimo, że Sahara czy też inne pustynie są znane na całym świecie i często odwiedzane przez turystów, to znajomość tych terenów wciąż jest niepełna. Podróżnicy poszukują tu przygód, naukowcy, wiedzy, ale zarówno jedni, jak i drudzy, z czasem przypłacają swoje wyprawy życiem. Rów Mariański, najgłębszy znany rów oceaniczny na Ziemi, położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, na południowy wschód od Marianów. Najgłębiej udało się zejście reżyserowi Jamesowi Cameronowi 25 marca 2012 roku. Wraz z kamerzystą osiągnęli głębokość 10 989 metrów i spędzili w Rawie Mariańskim 6 godzin filmując i pobierając próbki. Dzięki ich pracy z pewnością uda się lepiej poznać ten nieznany i niezmiennie fascynujący obszar. Syberia, kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie oraz Stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. W ujęciu historycznym do Syberii należy również rosyjski Daleki Wschód. Powierzchnia Syberii w zależności od przyjętego przebiegu jej wschodniej granicy to około 10 lub 12 milionów kilometrów kwadratowych. Jej zachodnia część jest pokryta lodem, środkowa i wschodnia to niedostępne pasma górskie. Występują tu zarówno arktyczne pustynie na dalekiej północy, jak i lasostepy na południu. Wyprawy biologów i geologów badających tutejsze ekosystemy koncentrują się obecnie na obszarach Północno-zachodnich. Tak ogromna miejscami dziewicza przestrzeń jeszcze długo pozostanie fascynującym terenem, zarówno dla podróżników, odkrywców, jak i naukowców. Jaskinie. Wciąż nie znamy dokładnej liczby jaskiń na naszym globie. Najgłębsze groty na świecie, tak jak jaskinia Krubera w Gruzji, fascynują zarówno naukowców, jak i innych. Turystów, którzy nieustannie próbują dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. Najlepiej zbadano europejskie i północnoamerykańskie groty, natomiast najwięcej niezbadanych dotąd jaskin znajduje się w Chinach. Amazonia Region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki na obszarze Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Gujany, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli, obejmujący nizinę Amazonki, południową część Wyżyny Gujańskiej i północno-zachodnią część Wyżyny Brazylijskiej. Niektórzy politycy i dziennikarze uważają, że Amazonia jest obszarem międzynarodowym i należy do całej ludzkości. Al Gore powiedział w 1989 roku, w przeciwieństwie do tego, tego, co myślą Brazylijczycy, Amazonia nie jest ich własnością. Należy do nas, wszystkich. W brazylijskiej prasie temat wywołuje wiele kontrowersji. Rząd i społeczeństwo uważają, że takie argumentowanie uderza w ich narodową suwerenność. W Brazylii trwa publiczna dyskusja o tym, czy Amazonia może być zaatakowana, co doprowadziłoby do wojny? Granica państwa jest patrolowana i strzeżona przez brazylijską armię. Amazonię porasta 50% wszystkich lasów tropikalnych na naszym globie. Naukowcy, jak dotąd, zbadali tutaj ponad 2000 gatunków ptaków, 2,5 miliona owadów i ponad 400 tysięcy gatunków roślin. Jednak ta monstrualna puszcza kryje jeszcze niejedną tajemnicę, jeśli uda się ją ocalić przed zniszczeniem. Być może wkrótce dowiemy się o niej o wiele więcej. Obawiam się jednak, że rządy tego faszysty Bolsonaro doprowadzą do zniszczenia kolebki natury na naszej Ziemi. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam wiele ciekawych historycznych czy też współczesnych tematów, jak na przykład omówiłem postać pana Bolsonaro, o którym przed chwilą wspomniałem w temacie Amazonii. Zostawcie również komentarz oraz łapkę w górę. Koniecznie subskrypcję, bo powoli zbliżamy się do 100 tysięcy. Małymi kroczkami, powoli, ale jednak się zbliżamy. Mam nadzieję, że w końcu się uda. Dzięki za obejrzenie do końca. Cześć.